Hello, Quarter with the Word. Jonathan Rumi here, along with Elizabeth Tappish. And keep reading those Bibles and keep watching The Chosen, and it'll all make sense. And go to theaters in February to see The Chosen Season 4. God bless you all. God bless. Cześć, dzień dobry, witajcie w dzisiejszym kwadranciku ze Słowem. Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj szczególnie ciepło przywitani przez samego Pana Jezusa i Marię Magdalenę. To nie zdarza się zbyt często i jak pewnie widzieliście w ostatnich dniach w różnych mediach społecznościowych pojawiały się informacje na temat przyjazdu aktorów grających główne role w The Chosen do Polski. Także zbliża się czwarty sezon, do którego chciałbym Was zaprosić. Czwarty sezon serialu The Chosen. Obejrzałem pierwsze dwa przedpremierowe odcinki w kinie w Warszawie i chcę Wam powiedzieć, że naprawdę jest na co czekać i jest po co ustawiać się w kolejkach do kin. Także bądźcie czujni, w kinach Helios w Polsce będziecie mogli obejrzeć premierę już na dniach. The Chosen, czwarty sezon, i będziecie mogli naprawdę doświadczyć nieraz wzruszenia. Było też na tym naszym pokazie wiele momentów, gdzie serducho biło szybciej, gdzie łzy mogły polecieć, bo jednak ewangeliczne sceny, które były tam przedstawiane, no dotykały, bardzo mocno dotykały, więc zapraszam, polecam i wierzę, że naprawdę nikt z Was nie pożałuje idąc do kina. Myślę, że było to też takim sporym przeżyciem i dla mnie, i dla wszystkich moich przyjaciół, z którymi byliśmy na tym właśnie wydarzeniu w Złotych Tarasach, na tej przedpremierowej całej naszej imprezie, by spotkać się i z aktorami, ale spotkać się też ze sobą nawzajem. No i nawet podzielić się mogłem tym, że na kwadransikach ze Słowem wspólnie spotykamy się w tak licznym gronie. Zresztą sami zobaczcie. My YouTube channel has reached 100,000. Więc otrzymaliśmy, myślę, bardzo szczere gratulacje, że udało się nas zebrać aż 100 tysięcy osób, które słuchają Słowa Bożego, czytają Słowo Boże właśnie wspólnie tutaj na kanale i bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście. Zostańcie do końca, bo w tym odcinku będzie jeszcze jedna niespodzianka na samym końcu. A teraz przechodzimy do Bożego Słowa i w ogóle przypominam Wam, widzimy się już w czwartek we Wrocławiu, w sobotę w Sosnowcu, w niedzielę w Skierniewicach. Cała rozpiska naszych posług modlitewnych jest dostępna, także przyjeżdżajcie, będziemy wspólnie doświadczać działania Pana Jezusa. Kochani, otwórzmy dzisiaj Ewangelię Marka, 6 rozdział, od wersetu 2 do wersetu 6. Zapraszam Was, zachęcam do tego, byście wzięli Biblię do ręki, byście nie tylko słuchali tego słowa, ale ze mną je czytali. No i lecimy. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim, a Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Jezus dziwił się niedowiarstwu ludzi. Dlaczego? Ważny jest, myślę, kontekst, który trzeba złapać, czytając ten fragment Ewangelii. Kiedy cofnęlibyśmy się trochę do poprzedniego rozdziału, który no właśnie poprzedza to, co przeczytaliśmy przed chwilą, możemy zobaczyć Jezusa, który głosi Ewangelię w różnych miejscach. Widzimy tam, jak Jezus uwalnia opętanego, jak uzdrawia kobietę cierpiącą na krwotok. Chwilę później uzdrawia, wskrzesza z martwych córkę Jaira. Wśród tak licznych znaków i cudów, gdzie Żydzi mówią, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, w tym kontekście Jezus wchodzi do Nazaretu, gdzie się wychował, gdzie go znają, gdzie wszyscy wiedzą, znają jego rodzinę, jego bliski, wiedzą, gdzie mieszkał. I Jezus przychodzi tam, by głosić tą samą Ewangelię. Idzie w tej samej mocy Bożej, idzie w tym samym namaszczeniu. Wchodzi do tego miejsca i jest napisane, że nie mógł uczynić
tam żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił. Dlaczego? Z powodu ich niedowiarstwa, które przejawiało się właśnie przez lekceważące podejście. Mówili: my znamy przecież Twoich najbliższych, znamy Twoich braci, siostry, znamy Twojego ojca, znamy Twoją matkę. Co Ty do nas mówisz, że kim on może być większym niż się sam podaje? I lekceważyli go. Zresztą, kiedy czytałem sobie różne tłumaczenia tego fragmentu, my przeczytaliśmy tutaj tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia i powątpiewali o nim. Biblia pierwszego kościoła mówi: czuli się nim zgorszeni. Jego znajomi, jego bliscy, kiedy patrzyli na to, co on robi, na te wielkie znaki, dzieła, cuda, na jego głoszenie, mówili: skąd on to ma, przecież się nie uczył, ale generalnie czuli się nim zgorszeni, byli nim zażenowani, nie wiedzieli, co o nim myśleć, zgorszyli się Jezusem, który czynił cuda. To brzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale tak właśnie było. Czuli się nim zgorszeni, myśli, że on jest oszustem, myśleli, że on oszukuje. To są mocne zdania. Jezus mówi: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Może być bez honoru i przyjęty bez szacunku, mówi inne tłumaczenie. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że w jednym miejscu z tego samego źródła ludzie potrafią wypić, nazwijmy to w cudzysłowie, błogosławieństwo, a w drugim miejscu idzie ten sam Jezus, idzie z tą samą Ewangelią, idzie w tej samej mocy i tam te rzeczy się nie dzieją. Zobaczcie, dla mnie dzisiaj z tego fragmentu płynie taka lekcja, że co jeśli jest tak w naszym życiu, że Pan Bóg chce nam pobłogosławić, tak jak błogosławił poprzednie miasta, Bóg chce pobłogosławić kolejne, ale to kolejne, czyli my na przykład, nie będziemy w stanie przyjąć tego błogosławieństwa, bo zgorszymy się sposobem, w jaki Pan Bóg chce nam pobłogosławić. Może dzisiaj modlisz się o coś, wołasz o coś, prosisz o coś Pana Boga i czekasz, że On przyjdzie właśnie w taki jedyny sposób, jaki Ty sobie wyobraziłeś. A Pan Bóg czeka z ogromnym błogosławieństwem, ale chce przyjść inaczej, z innej strony, przez innego człowieka, posłużyć się kimś, kim Ty może nie myślałeś, że się posłuży. I Bóg czeka, by Ci to dać, a Ty to wszystko odrzucasz, bo mówisz: ja chcę przyjąć to tylko w taki sposób. I to błogosławieństwo idzie dalej, bo nie byłeś gotowy na jego przyjęcie. Ten fragment powinien nas uczyć pokory, też w stosunku do innych ludzi, bo często Pan Bóg przynosi nam błogosławieństwo i odpowiedzi na nasze modlitwy przez innych ludzi. A co jeśli masz kosę z kimś, kogo Bóg chce użyć, żeby Ci pobłogosławić? A co jeśli dzisiaj nie umiesz przebaczyć komuś albo spojrzeć dobrze na kogoś, przez kogo Pan Bóg chce przynieść błogosławieństwo do Twojego życia? Nie pozwól, żeby to nieprzebaczenie, które jest w Tobie, nie pozwól, by ta gorycz, która jest w Tobie, złe myśli, które masz w sobie, zatrzymały błogosławieństwo, które ma Pan Bóg dla Ciebie. Bo może to się stać, tego nas uczy to pismo i ten fragment pisma. Kiedyś słyszałem komentarz na temat tego fragmentu, bardzo ciekawy. Pewien głoszący zadał takie pytanie: dlaczego myślicie, że tak wiele cudów dzieje się wtedy, kiedy przyjeżdża jakiś wyjątkowy człowiek, modli się o uzdrowienie, dzieją się cuda i uzdrowienia, a kiedy zostajemy sami, głosimy tę samą Ewangelię, nie widzimy tego tak wiele? I on zaproponował taką odpowiedź, takie rozwiązanie bardzo ciekawe, że mówi: gdybyśmy potraktowali osoby, które mamy w swoim domu, we swojej wspólnocie, w swoim kościele poważnie, okazali im szacunek, taki szacunek, jaki okazujemy tym, którzy przyjeżdżają do nas. Zwykle gości traktujemy dużo bardziej, z większym poważaniem i z szacunkiem, bo wiemy, że są Bożymi ludźmi, mają na sobie Boże namaszczenie. Co jeśli byśmy traktowali tak swojego księdza, pasterza we wspólnocie, lidera, kogokolwiek, kto jest w Twojej grupie modlitewnej, byś traktował ich z szacunkiem, z uwagi na dary, które Pan Bóg też ma i złożył w nich, byś nie traktował go: a to moja sąsiadka, a to mój kolega, to przez nich Pan Bóg pewnie nic nie zrobi, ja znam ich grzechy, znam ich życie, mam cienkie ściany w domu, wszystko słyszę, jak się drze na kogoś. Gdybyśmy nie osądzali, a błogosławili, traktowali tych ludzi wyżej, niż traktujemy ich dzisiaj, oni staliby się źródłem błogosławieństwa dla nas i Bóg mógłby okazywać błogosławieństwo nam przez ich życie. A tak, jeśli osądzamy, z osądzającym sercem nie przyjmiesz błogosławieństwa, jak w Nazarecie, z osądzającym sercem względem Jezusa, nikt nie był w stanie przyjąć cudów, które Jezus chciał tam przynieść.
To jest bardzo ciekawe i chcę Was dzisiaj z tą myślą zostawić. I chciałbym się z Wami o to pomodlić. Panie, prosimy Cię, byśmy nie mieli osądu w sercu i byśmy nie sądzili z pozorów, byśmy nie stawali w miejscu osądu, abyśmy nie dali się okraść diabłu z błogosławieństwa, które Ty dla nas masz i które dla nas przygotowałeś. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, wypełnij nas, daj nam swoją obecność i daj nam wszystko, czego, Panie, dzisiaj potrzebujemy, by iść za Tobą tak, jak Ty chcesz, a nie według naszych własnych schematów. O to wołamy, o to prosimy, o to się modlimy w Twoje święte imię. Amen. Kochani, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że niespodzianka się udała, a ja Was zostawiam jeszcze z jednym pytaniem, które zadałem Elizabeth i Jonathanowi w Waszym imieniu, myślę, w imieniu wszystkich, którzy czytają Słowo Boże. I na koniec zobaczycie krótką relację, abyście mogli pobyć z nami trochę w tym szczególnym dniu, który kilka dni temu nam się przydarzył. Z Bogiem, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem na żywo we Wrocławiu, w Sosnowcu, w Skierniewicach, no i dalej tam, gdzie mapa nas poniesie. I Duch Boży przede wszystkim. Z Bogiem, papa. I wonder, did you experience any special moments on the set? Because the scenes were based on the Bible, on the Gospels. You know, there's a lot of amazing stories. Maybe you remember some extraordinary stories from the set, from this time of recording. There's so many special moments on set. When you're telling these stories, you just get moved so often. You are witnessing these miracles being recreated and lives changed, and it's just a very emotional and very sweet set to be a part of. But I remember during season two, where Mary comes back to apologize to Jesus and this sort of reconciliation moment. I was going through my own sort of doubts during that season. I'm not good enough to play this role. Who am I to get to play this? And when I read the scripts for that season, I'm like, this is the same struggle that I'm going through, that Mary's going through, and that's happened a number of times, where what I'm reading in the script really seems to be speaking to me very personally. And it's little moments like that that make a big change and a big impact on you, to know that you know, God is listening and you know, moving things and moving me in ways that I couldn't plan otherwise. Yeah. I think for me, playing Jesus, you know, I can relate much less to Jesus in that same way, for obvious reasons. But there was one moment where we were filming in season four, and there was this moment where Jesus performs a miracle. And I think at the moment of the miracle taking place, and I think I had my hands out and everything, the moment it was to take place, there was this wind that just all of a sudden created like this little mini twister in the middle of the set. And like everybody was just kind of like, what was that? And we were just kind of looking around. And we asked, did we get that on film? So, and I'm not sure if it actually made it into the final cut, but it was, that was the first time I ever felt something that was like otherworldly entering into the set at a very specific moment. To me, as a person of faith, it was just kind of a reminder, like, just keep your eyes open because anything can happen.
Dajcie sobie sygnał!